Poznaliśmy już, czym jest dowód księgowy, jaka jest różnica pomiędzy dowodem a dokumentem księgowym. Wiemy, jakie regulacje prawne mówią o dowodzie księgowym oraz jakie cechy powinien mieć dowód księgowy. Teraz możemy przejść do meritum, powiedziałabym, czyli do składu dowodu księgowego. O elementach dowodu księgowego mówi artykuł 21 ustawy o rachunkowości i wymienia on następujące elementy. Każdy dowód księgowy musi zawierać określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, czyli na przykład, że jest to faktura o kolejnym numerze, który został nadany przez system księgowy bądź który my nadaliśmy. Musimy również w dowodzie księgowym określić strony, czyli na przykład sprzedawcę i odbiorcę, ich nazwy oraz adresy, żebyśmy wiedzieli, kto dokonał operacji gospodarczej. No dobrze byłoby też wiedzieć, czego dotyczy dana operacja gospodarcza, stąd każdy dowód księgowy musi zawierać jej opis oraz wartość, a także, jeżeli to możliwe, wartość wyrażoną w jednostkach naturalnych.